Hej kochani, zapraszam Was na tegoroczny prezentownik, co kupić jemu na prezent. Wiem, że trochę późno nagrywam ten film, ale powiem Wam, że nie miałam go w ogóle nagrywać, bo w sumie prezentowniki nagrywałam w poprzednich latach i podlinkuję Wam je na dole, bo pomysłów jest jakby ograniczona ilość, jeżeli chodzi o facetów, ale w sumie pomyślałam, że pokażę Wam kilka rzeczy, które zamówiłam dla moich panów w rodzinie, głównie dla mojego męża, lub które tutaj mieliśmy, które po prostu stwierdziłam, będą świetnym pomysłem na prezent. I pomyślałam też, że dziś jest ostatni dzień, kiedy można jeszcze zamówić coś w necie, bo ja żadnej z tych rzeczy, chyba jedną rzecz mam tylko kupioną stacjonarnie, całą resztę mam kupioną online. Dziś możecie jeszcze coś zamówić, wybrać ekspresową dostawę i zdążycie przed świętami, bo kurierzy działają bez zarzutu. Poczta Polska nie radziłabym, ale kurierzy działają naprawdę spoko. To, co zamawiałam wczoraj, przyszło dzisiaj, więc naprawdę super. Chciałabym Wam powiedzieć, że w tym roku postawiłam na rzeczy praktyczne. Kupiłam raczej to, co przyda się w dłuższej mierze, co będzie na pozór może takie dosyć oklepane, ale nie rzucimy tego w kąt, nie znudzimy się tym po jakimś czasie, nie są to gadżety takie na raz, ale rzeczy, które będą nam służyć dłużej. I uważam, że jeżeli chodzi o facetów, w ogóle jeżeli chodzi o prezenty teraz, to jest tak, że w sumie wszyscy kupujemy sobie na bieżąco to, co nam się podoba. Dziewczyny kupują sobie mnóstwo kosmetyków, ciuchy i ciężko jest tak trafić w coś, tak samo faceci kupują gadżety. Ciężko jest trafić, chyba że wiecie, co dana osoba chce otrzymać. Ciężko jest tak wymyślić sobie po prostu, że kupimy komuś na przykład jakiś gadżet. Dlatego postawiłam w tym roku na rzeczy w 100% praktyczne. Zacznijmy od takich miłych, milusińskich, domowych rzeczy. Polecam Wam kupić szlafrok, ale szlafrok dobrej jakości. Ten szlafrok mam akurat z Archidzieło i ten jest, nie wiem czy z Ralfa, czy jest to rzeczywiście szlafrok z Ralfa. Ale szlafroków jest bardzo dużo, ja Wam podlinkuję kilka propozycji takich grubych, dobrej jakości szlafroków. Ostatnio już mówiła, że nawet w Tesco znalazła dobry szlafrok, więc szlafroki naprawdę możecie znaleźć wszędzie. Natomiast ja bym się teraz już sama nie wybrała na zakupy stacjonarne, bo ludzi jest po prostu za dużo na mieście. Wczoraj byliśmy i w ogóle odpada, dlatego stawiałabym tylko i wyłącznie na zakupy online, więc szlafrok to jest zawsze dobry wybór, jeżeli wasz facet, wasz tata, wasz dziadek nie ma szlafroka albo ma, ale już nie jest, wiecie, pierwszej świeżości, nie jest już taki fajny jak kiedyś, nie jest już taki miły, to koniecznie szlafrok, tym bardziej w tę porę roku szlafrok to jest strzał w dziesiątkę, bo można się fajnie ogrzać. Druga rzecz to są ciepłe wełniane kapcie i wiem, że kapcie brzmią źle, te kupiłam akurat Darkowi, możecie zobaczyć na Hełobuzu, jak mu wręczyłam na imieniny, bo miał wczoraj imieniny. Kapcie, ale też dobrej jakości, nie jakieś tam, wiecie, bamboszki z bazaru, tylko naprawdę fajne, wełniane kapcie. To jest naprawdę coś, moim zdaniem, super. Darek je zobaczył i powiedział, że są super i wyglądają jak góralskie. Oczywiście, jeżeli macie możliwość kupienia takie, zaopatrzenia się w takie kapcie w górach, no to jasne, że tak. Jeżeli nie, to możecie zamówić w necie. Ja znalazłam na Zalando takie i są, moim zdaniem, śliczne. Są marki Sorel. Oczywiście są to kapcie tylko i wyłącznie na zimę, no ale żyjemy w takim klimacie, że teraz zimę mamy przez pół roku, więc myślę, że się przydadzą. Darek je przymierzył. Rozmiarówka jest prawidłowa i widziałam, że były w różnych kolorach. Także ciepłe wełniane kapcie. Ja sobie też zamówiłam, ale niestety nie dobrałam dobrze rozmiaru. Dalej, kochani, zapach. Odkryłam ten zapach, słuchajcie, ostatnio, niedawno. To jest Ermenegildo Zenia. I jeśli chodzi o tę kolekcję, to jest Elements of Men. Jest kilka zapachów, które przedstawiają różne cechy lub wartości mężczyzn. I moim zdaniem to jest wspaniały prezent dla starszych mężczyzn, takich na przykład dla mojego taty. I były tam takie zapachy jak prawość, mądrość. Zaraz zresztą sobie otworzę i zobaczę, bo one są dostępne tylko w Sephorze, jak coś, nie wiem, czy to już mówiłam. Pięć jest prawość, mądrość, pasja, siła oraz talent. Pięć takich cech. I ja wybrałam prawość, ponieważ najbardziej kojarzy mi się z moim tatą i jest najbardziej taki męski, mocny zapach. Z tych wszystkich, które wąchałam, wąchałam wszystkie. Polecam Wam serdecznie, to jest nie dość, że taki, nie dość, że przepiękna koncepcja, no bo te cechy męskie, no coś dla prawdziwego mężczyzny, to dodatkowo przepięknie opakowane, słuchajcie, tu jest napisane właśnie, co to jest za kolekcja, tak ładnie zapakowane, myślę, że każdy mężczyzna, który to opakuje, będzie zakochany po prostu w tym prezencie. Także dziękuję Wam na dole, zresztą tak jak wszystkie te rzeczy, ten zapach i sprawdźcie sobie koniecznie, naprawdę wspaniały zapach i super pomysł na prezent dla taty, wujka, dla starszych facetów. Teraz, kochani, coś, z czego ucieszy się każdy mężczyzna, elegancki.
To jest krawat. I krawat też fajnie, żeby był dobrej jakości. Tutaj mam akurat krawat z Bossa, ale może być z różnych firm. Podlinkuję Wam różne. I moim zdaniem, jeśli chodzi o krawaty, fajnie dać na prezent coś klasycznego, co będzie na 100% pasować. Bo jeżeli wybierzecie jakieś wzorki, to nie każdemu się to może spodobać. Jeżeli wybierzecie krawat humorystyczny, no to nic raczej dana osoba z nim nie zrobi. Chyba, że nie wiem, przebierze się na jakieś party, ale nie będzie w nim chodzić na co dzień, więc wybierzcie krawat klasyczny. Zorientujcie się, czy pan woli węższe czy szersze krawaty. Młodsi faceci często wolą węższe, szczuplejsi wolą węższe, ale wiecie, to jest kwestia gustu, więc zorientujcie się, nawet spójrzcie na zdjęcia, jakie dana osoba nosi krawaty i wybierzcie coś bardzo klasycznego. Granat, czerń, niebieski, bordo, ciemna zieleń, takie kolory zawsze dobrze się sprawdzają w różnych stylizacjach. Jeśli chodzi o eleganckie prezenty, to polecam Wam również zakup nowego portfela. Panowie często, a raczej nieczęsto, kupują takie rzeczy, ponieważ się do takich rzeczy bardzo mocno przyzwyczajają. Dziewczyny częściej jednak zmieniają torebki, portfele i tego typu gadżety. Dla nas to jest takie normalne, że idziemy do sklepu i sobie po prostu kupujemy nową rzecz, bo akurat nam się spodobała i wpadła w oko. A facet jak się przyzwyczai, to potrafi 20 lat chodzić z jednym portfelem. Także polecam Wam serdecznie elegancki portfel. Najlepiej, żeby był skórzany, żeby był ładnie wykonany. Możecie też wykonać w środku jakiś grawer, jeżeli macie na to czas. Dobrej jakości skórzany portfel na pewno się przyda. Zorientujcie się tylko, czy woli nosić więcej kart, czy woli nosić przy sobie pieniądze. Jak będziecie wybierały, to zobaczycie, ile przegródek jest w środku. Także polecam Wam serdecznie dobrej jakości portfel, ładnie zapakowany. Wróćmy na chwilę do tych szlafroków, piżam i tak dalej. Polecam Wam serdecznie kupić coś od piżamy, ale też jakiejś takiej fajnej, dresowej. Coś, co można założyć też po domu. Ja tutaj mam akurat spodnie, takie bardzo, bardzo miękkie, bawełniane spodnie z Calvina Kleina. Akurat z napisami Calvina. I to są spodnie od piżamy. Zauważyłam też po moim mężu, że nie nosi on piżam, tylko wiecie, założy jakieś bokserki, jakąś tam koszulkę, a piżama taka właśnie elegancka będzie wyglądała naprawdę fajnie i fajnie dostać coś takiego. To jest coś praktycznego, coś milutkiego. To jest taki cieńszy dresik w tym przypadku. Naprawdę bardzo fajny prezent. Także ja Wam serdecznie polecam spodnie do piżamy lub całe piżamy. Stając przy ciuchach, mężczyźni często mają swoją ulubioną markę ciuchów, bo jak się przyzwyczają już do jednej marki, to często w niej tylko chodzą. My lubimy chodzić po różnych sklepach najczęściej. Nie znam chyba kobiety, która ubiera się tylko w jednej marce i chodzi tylko w ciuchach jednej marki. A mężczyźni często tak mają, że jak im się coś spodoba, jak już wyłapią, że ta konkretna firma robi ciuchy w ich stylu, to już tam kupują. I polecam Wam śledzić to i obserwować, w jakiej marce lubią chodzić. Może to są ciuchy sportowe, Nike, może to są ciuchy eleganckie, może jest to styl casualowy, jakiś reserved. I ja znam taką firmę. Mój mąż bardzo lubi markę Sick Silk. To jest marka taka trochę pojechana, na pewno znacie ten symbol, on często w tym chodzi. Jedna z dwóch takich firm, w których on lubi się ubierać. I zamówiłam mu, i on o tym oczywiście nie wie, taki, jak to się mówi? Nie mogę się dziś wysłowić. One sleeve, long sleeve, nie one sleeve, long sleeve. Taki sweterek, można powiedzieć. Ciemno-szary, grafitowy, taki melanżowy wzór. I on się na pewno z tego ucieszy i na 100% będzie nosił, bo on teraz zimą nosi właśnie takie long sleeve'y. Więc śledźcie to, co Wasz mężczyzna nosi, w jakiej firmie lubi się ubrać, bo jak dobierzecie mu coś, z jego ulubionej marki, zobaczycie, sprawdźcie po prostu, jaki ma rozmiar i kupcie coś z tej firmy, to na pewno bardzo się ucieszy. I będzie Wam wdzięczny i na pewno będzie w tym chodził, więc to jest taki prezent zawsze trafiony, więc dziewczyny, śledźcie. Podlinkuję Wam tą markę Sick Silk na dole, żebyście mogły sobie sprawdzić. Kolejnym pomysłem na prezent jest case. Case'y z naszego sklepu. Wprawdzie już nie zdążymy teraz na święta, ale pamiętajcie o swoich panach później. Stworzyliśmy case'y dla małżonków, jest mężuś i żonka. Chciałam mój telefon, to bym Wam żonkę pokazała. Wow, wszystko mi tu spada. Jest żonka i jest mężuś i mamy też takie ślubne, mąż i żona, które ostatnio podarowaliśmy szusz na ślubie. Są w różne wersje kolorystyczne, są białe takie, czarne takie, więc można sobie dobierać i kupować kompletami. I to też jest fajny pomysł na prezent, na przyszłość, nie wiem, na ślub dla faceta. To jest taki po prostu fajny dodatek, myślę. Więc polecam Wam serdecznie case z naszego sklepu. Wam się bardzo podobają komplety i niedługo będziemy jeszcze więcej kompletów wprowadzać. Będą też komplety dla przyjaciółek i w ogóle różne. I jeszcze jeden pomysł na prezent, co tutaj mam, to zaproszenie do spa. I my akurat dostaliśmy ten prezent od Oleśki i to jest taki voucher, kupon prezentowy do spa, akurat imienny w naszym przypadku. Jest to kupon prezentowy dla par
I serdecznie Wam to polecam. Masaż dla par to jest coś, co możecie kupić swojemu mężczyźnie wbrew pozorom. Mężczyźni mają to do siebie, że nie lubią za bardzo, większość nie lubi chodzić na zabiegi i sami się na zabiegi nie zapiszą. Jeżeli pójdziecie z nimi i umówicie się na masaż dla par, to będą jeszcze bardziej szczęśliwi, że mogą doświadczyć tego razem z Wami. Mogą się zrelaksować razem z Wami i odciąć od stresu i od życia codziennego. Sami raczej niechętnie chodzą na masaże. Nie znam za bardzo takich panów, którzy sami by poszli i zapisali się na zabieg. Bo uważają, że to jest niemęskie, a bo może nie, a szkoda kasy. A jak pójdą z Wami, to się mega zrelaksują i będą bardzo zadowoleni i będą wszystkim kolegom opowiadać, że byli na masażu. Więc gwarantuję Wam to. I to jest fajny pomysł na prezent i jeszcze zdążycie na pewno kupić taki masaż. Wystarczy, że zadzwonicie właśnie do pobliskiego spa, sprawdźcie natomiast opinię i dowiecie się, czy możecie wpaść i taki kupon wykupić, żeby mogli Wam wypisać. Myślę, że to jest chwila i zdążycie to zrobić jeszcze przed świętami. Także kochani, to jest tyle, jeżeli chodzi o mój prezentownik. Mam nadzieję, że te pomysły Wam się podobały. Taki bardzo, bardzo praktyczny, ale w tym roku stwierdziłam, że na to stawiam. Napiszcie mi koniecznie na dole, jaka jest ulubiona firma ubraniowa Waszego taty lub Waszego męża lub chłopaka. Chciałabym potwierdzić to, co powiedziałam, że faceci mają swoją ulubioną firmę, więc napiszcie mi na dole koniecznie tą jedną markę. No i dajcie znać, jak ten film Wam się podobał. Linkuję Wam też poprzednie prezentowniki, może jeszcze Wam coś wpadnie w oko. Do zobaczenia. Pa, pa. Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtails ring, making spirits bright, what fun it is to ride and sing.